Witam Państwa w czwartek 25 lutego ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu zaproszenie dla zestresowanych rodziców na ciekawe warsztaty przy kawie, smog z Gliwic przechodzi ważne testy i przypominamy o budżecie obywatelskim. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Właśnie rozpoczęły się testy lokomotywy elektrycznej Dragon. To jedyna taka maszyna w Europie. To tak jakby dwie lokomotywy w jednej. Gliwicki smog jest praktyczny w miejscach, gdzie jest trakcja, może wtedy jeździć na prąd, a gdzie nie ma trakcji, na przykład w portach na silniku spalinowym. Wyprodukowanie jednego takiego pojazdu to koszt 15 milionów złotych. Konstrukcją lokomotywy zajmowali się absolwenci Politechniki Śląskiej. Firma Newag zatrudniła do jej produkcji 100 osób. To jednak dopiero początek. W lipcu w hali przy ulicy Chorzowskiej zostanie zakończona praca nad ostatnią z pięciu zamówionych przez niemiecką firmę lokomotyw. Kolorowy spadochron, chaos w mojej głowie, bieg z przeszkodami. To nic innego jak tytuły warsztatów, które będą mieć miejsce w ramach popołudnia z kawą dla zmęczonych rodziców. Wydarzenie odbędzie się 3 marca w środę o godzinie 16:30. Rodzice mogą skorzystać z porad dotyczących każdego etapu życia swoich dzieci. Będzie można zarówno wysłuchać wykładu Dziecko w kryzysie, jak i wziąć udział w rozmaitej ofercie warsztatów. Spotkanie przygotowali specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gliwicach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie poradni. Zakończyła się kampania na rzecz wydzielenia Gliwickiego Oddziału Instytutu Onkologii ze struktury Centrum Onkologii. Pod petycją Tak dla Śląskiej Onkologii, akcji zorganizowanej przez media regionalne, podpisało się ponad 15 tysięcy osób. W debatę nad uniezależnieniem gliwickiej placówki włączyli się politycy i eksperci. Trwają akcje poparcia, odbywają się spotkania. Dokładnie za tydzień, w czwartek 2 marca w Instytucie Onkologii odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z parlamentarzystami województwa śląskiego. Gliwiczanie, ważna informacja. Już od 7 marca będzie można składać propozycje do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. Wnioski składane będą do 18 marca. To nie jedyne ważne terminy w tej kwestii. O szczegółach Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Najważniejsze informacje w tym roku to fakt, że będziemy mieli dłuższy okres głosowania i większe możliwości składania wniosków. I z całą pewnością dużo więcej zadań będziemy mogli realizować w wyniku budżetu obywatelskiego. Nastąpiła bardzo istotna zmiana. Budżet został podzielony pomiędzy 21 osiedli i w każdym z tych osiedli będzie szansa na realizację inicjatywy lokalnej. Pierwsze ważne terminy w marcu. Co dalej? 9 maja prezydent miasta ogłosi osiedlowe listy zadań, czyli chyba moment najbardziej interesujący dla wszystkich mieszkańców osiedli. Na jakie zadanie, które jest w sferze ich zainteresowań, będą mogli oddać głos? No i potem moment najistotniejszy z naszego punktu widzenia to moment głosowania. Wydłużyliśmy głosowanie do 4 tygodni, czyli od 6 czerwca przez cały miesiąc będą mogli mieszkańcy oddać swój głos. I chcielibyśmy serdecznie zachęcić do tej aktywności, bo w naszej ocenie sam budżet obywatelski ma na celu aktywizację i integrację. I liczba mieszkańców, których uda nam się zachęcić do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu na realizację zadań w osiedlach, jest najistotniejsza. W jaki sposób można głosować? Będzie można głosować podobnie jak w ubiegłym roku i w formie papierowej i w formie elektronicznej. Uruchomimy ponownie punkty konsultacyjne we wszystkich filiach bibliotek w mieście, także około 20 punktów konsultacyjnych, gdzie będzie można oddać głos na papierze, będzie dostępnych. Jeżeli chodzi o głosowanie internetowe, elektroniczne, to każdy korzystając ze swoich narzędzi będzie mógł oddać taki głos. Jakie propozycje najczęściej mieszkańcy zgłaszali w ubiegłych latach? Najczęściej to propozycje dotyczące wypoczynku, w tym aktywnego wypoczynku, czyli
siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw, ale także estetyka skwerów i takiego najbliższego zielonego otoczenia mieszkańców. W tym roku budżet wyniesie o 1 000 000 zł więcej niż w poprzednim, czyli 3,5 miliona złotych dla całego miasta i został podzielony pomiędzy 21 osiedli. Te kwoty są różne. Część budżetu została podzielona równo pomiędzy wszystkie osiedla, to 40% tej kwoty. Pozostałe 60% jest uzależnione od liczby mieszkańców. Tym samym najmniejsze osiedle dostanie około 75 tysięcy złotych, a największe blisko 300 tysięcy złotych. Nieodzownym elementem każdego czwartku w telewizji Imperium jest studio prasowe. Dzisiaj naszymi gośćmi byli docent dr Krzysztof Czapla. Tutaj Nowiny Gliwickie też od drugiej strony podchodzą do wycinania drzew przy ulicy Kujawskiej, czyli przy budowanej hali Gliwice. Piszą na temat tego, ile drzew zostanie wyciętych, ile pojawi się nowych i że ZDM zapewnia, czyli Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że na Kujawskiej ma zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy i zatoki autobusowe, czyli pewnie chodzi o te zatoczki dla autobusów, które będą kursować. Jeśli pozwolicie, ja pana docenta zapytam, czy pan jakoś szczególnie czeka na halę Gliwice? Czy pan jakby widzi też swoje siatkarki rozgrzewające mecze na tym obiekcie właśnie? Czekam tak jak wszyscy mieszkańcy Gliwic na otwarcie mega hali, która będzie naprawdę wizytówką Gliwic. Będzie jedną z największych i najnowocześniejszych, a może i największą i najnowocześniejszą halą w Polsce. Jakie zainteresowanie jest tą halą, to mogę powiedzieć już o Polskim Związku Piłki Siatkowej, który chce zorganizować, czy chciał może już, bo w tej chwili jest to nieaktualne, ale za chwileczkę powiem dlaczego. Mistrzostwa Europy w 2017 roku. Prezes Papke był u pana prezydenta. A do tego jeszcze przed Mistrzostwami Europy Ligę Światową, więc promocja byłaby ogromna. Jesteśmy wszyscy bardzo niecierpliwi i chcielibyśmy jak najszybciej, żeby ta hala powstała. I to wszystko w czwartkowym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie na stronie tvimperium.pl. Zapraszam Państwa na sport i prognozę pogody. W imieniu swoim i zespołu dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia. Michał Czaplicki, witam Państwa bardzo serdecznie. W pierwszym meczu ćwierćfinału futsalowego Pucharu Polski GAF Omega Gliwice wygrał z Gattą Active z Duńska Wola 3-1. Bramki dla Gliwiczan zdobyli Konrad Podobiński, Maciej Mizgajski i Tomasz Lutecki. Honorowe trafienie dla Gatty zaliczył Igor Sobalczyk. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 9 marca, a w ten weekend przeciwnikiem gliwickiej drużyny będzie zespół Gwiazda Ruda Śląska. Początek spotkania w ramach 17. kolejki sezonu Ekstraklasy Futsalu na Hali Jasnej o godzinie 18. I to tyle w dzisiejszym wydaniu sportu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.